Znajdujemy się w Strzemieszycach Wielkich na tzw. wiewiórzyskach. Obiekt, który znajduje się za mną, jest to użytek ekologiczny, który reprezentuje bardzo bogatą faunę i florę. Możemy tutaj spotkać m.in. kiełża zdrojowego, źródlarkę karpacką, czyli zwierzątka, które żyją w bardzo czystych wodach, jak również pstrąga. Ale nie każdy wie, że ten teren, obecnie malowniczy, użytek ekologiczny, w dawniejszych czasach był bardzo poważnie zdegradowanym terenem. Mianowicie tutaj znajdowała się tak zwana płuczka strzemieska, która na przełomie XIX i XX wieku płukała galman na potrzeby okolicznych kopalń. Następnie ten przepłukany tutaj galman był furami transportowany do Dąbrowy Górniczej, do Huty Konstanty, celem dalszego przetworzenia. Jak widzicie Państwo, teren bardzo ładnie się zrekultywował, nie ma śladu, a tylko wspomnienia pozostały po tym zakładzie, który tutaj się kiedyś znajdował.